Witam, Jan Bodakowski, jestem na warszawskich targach książki. Za mną stoisko krytyki politycznej. Tym razem stoiska są na wolnym powietrzu ze względów pandemicznych. Ma to swój plus, że po prostu nie trzeba płacić za wejście, za bilet. Natomiast jest o wiele mniej stoisk. Co ciekawe, nie ma w ogóle tych stoisk naszych różnych prawicowych. Nie wiem, ciekawe, czy będę musiał się zapytać wydawców, czy to była ich decyzja, czy decyzja organizatorów, że nie chcą wpuszczać książek, które by były kontrowersyjne, bo na przykład jakieś antyszczepionkowe, albo jakieś prawicowe, albo coś tam o Żydach. Natomiast są takie klasyczne wydawnictwa związane ze środowiskami lewicowymi. Pewnie one nie są kontrowersyjne. Można wpaść, poglądać sobie za darmo, jakie książki są w ofercie wydawniczej. Dziękuję bardzo.